Minęła 14:10, a to znaczy, że czas, proszę Państwa, na bitwę polityczną. Monika Borkowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami cztery emocjonujące rundy. Nie ma na co czekać. Zaczynamy. A ponieważ moi dzisiejsi goście pierwszy raz w tym programie, to tłumaczę szybko, jakie są zasady. Tak jak mówię, przed nami cztery rundy, w pierwszych trzech to ja zadaję pytania. Pytania dotyczące najważniejszych tematów dzisiejszego dnia. W czwartej rundzie oddaję trochę swoje kompetencje. Panowie będą mogli zadać pytania sobie nawzajem. W tym programie kluczowa, najważniejsza jest dyscyplina czasowa. Jeżeli usłyszycie Państwo taki dźwięk, to znaczy, że nasz zegar, który widoczny jest na dole ekranu, zaczął odliczać czas. Natomiast jeżeli usłyszymy taki dźwięk, to znaczy, że czas na wypowiedź się skończył. I tego, proszę Państwa, pilnuję bardzo, bardzo uważnie i tej dyscypliny czasowej będę przestrzegać. Witam już teraz moich dzisiejszych gości. Pan poseł Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość, europoseł. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam Podkarpacie. I Piotr Bakun, przewodniczący bezpartyjnych, rolnik także, o co prosił mnie tutaj pan przewodniczący przed programem, żeby to podkreślić. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam panią. Skoro już wiemy, proszę państwa, jakie są zasady, skoro już wiemy, jakie są reguły i skoro wiemy, kto dziś w programie, to nie ma na co czekać. Zaczynamy rundę pierwszą. I od razu ten uśmiech schodzi mi z twarzy, proszę Państwa, bo rozmawiać będziemy o ofiarach politycznej nienawiści. Tak przez wielu ekspertów komentowane jest to, co dzieje się wokół Funduszu Sprawiedliwości, a konkretnie Fundacji Ex Bono. Ja przypomnę tylko, że jedna ze stacji informacyjnych ostatnio duży reportaż na ten temat wyprodukowała, inaczej nazwać tego nie można. I okazuje się, że po tej machinie medialnej, która ruszyła przeciwko tej fundacji, zmarł jej prezes. To jest jeden z ostatnich przykładów takich negatywnych tego, co dzieje się wokół Funduszu Sprawiedliwości. Wszyscy, myślę, doskonale pamiętamy to, co wydarzyło się też wokół księdza Olszewskiego. To bardzo kontrowersyjne aresztowanie tego duchownego, ale też spływają do nas inne informacje, na przykład dotyczące dziwnych, takich ze znakiem zapytania, śmierci chociażby dyrektora w Orlenie. I o to wszystko będę pytać moich dzisiejszych gości. Zacznę od pana posła. Chcę pana zapytać, czy mówimy tutaj o kreowaniu fikcyjnej afery tej wokół Funduszu Sprawiedliwości, czy to jest afera, czy raczej właśnie taka medialna nagonka i próba udowodnienia czegoś, co nie istnieje? Właśnie mam takie wrażenie, w zasadzie jestem przekonany, że jest to nagonka, nagonka niepoparta poważnymi dowodami, bo gdybyśmy popatrzyli na strukturę wydatków Funduszu Sprawiedliwości, to cóż by z niej wynikało? Że ci, którzy dzisiaj robią nagonkę na pana ministra Ziobrę i pracowników, powiedzmy jego współpracowników, to nie wiedzą, że z tego Funduszu Sprawiedliwości 180 milionów złotych przeznaczono na ochotnicze straże pożarne. Czy ktoś jest w Polsce przeciwko strażakom? Czy ci, którzy dzisiaj robią tą nagonkę, kwestionują, że na wioskach czy do ochotniczych straży pożarnych powinny być silne zespoły strażackie na wypadek klęsk żywiołowych, na wypadek nieszczęść drogowych, bo te... A powiem więcej, posłowie Koalicji Obywatelskiej dziś chętnie się fotografują na tle tych uczestniczą w piknikach, mają to święto strażaków, oni przemawiają, chwalą tych strażaków. No 54 miliony złotych przeznaczono na pomoc dla szpitali. Wiele czy kilka milionów złotych przeznaczono dla kół gospodyń wiejskich. Proszę zwrócić uwagę, że w tych małych miejscowościach, bo wielu krytyków Funduszu Sprawiedliwości to są ludzie z pierwszych stron gazet, to są poważni politycy, tak naprawdę niepoważni dzisiaj, którzy krytykują ten fundusz. Natomiast społeczności biedniejsze, wiejskie, gdzie na przykład Straż Pożarna jest tą organizacją, która włącza młodych ludzi do działania, gdzie koło gospodyń wiejskich jest jedyną może organizacją, która jednoczy, buduje więzi społeczne. To wszystko dzieje się też w szkołach. I koniec czasu to jest ten magiczny dźwięk, który mówi nam o tym, że czas na odpowiedź się skończył. Ja nawiązując jeszcze do tego, co dzieje się wokół Fundacji Ex Bono, dodam tylko, proszę Państwa, bo to są bardzo ważne informacje, takie merytoryczne, których właśnie u naszej konkurencji ostatnio zabrakło. Najwyższa Izba Kontroli wprawdzie złożyła 5 zawiadomień do prokuratury, o tym informuje nasza konkurencja, ale nie dodaje już tego, że 4 te zawiadomienia
skończyły się już w sądzie prawomocnymi wyrokami, i to wyrokami na korzyść Fundacji Ex Bono. No, w tym reportażu mogliśmy przeczytać, usłyszeć, że 9 milionów złotych zostało przekierowanych do tej fundacji, ale fakty są takie, że 850 tysięcy, z czego 500 tysięcy fundacja oddała z powrotem do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ktoś by powiedział, że to niuanse, ale chyba takie kluczowe, które jakby budują nam całą otoczkę wokół tej sprawy. I pytanie do pana przewodniczącego, czy takie przedstawianie tego tematu, takie ubogie, bez budowania kontekstu, czy to się panu podoba i czy pana zdaniem możemy tutaj mówić już o ofiarach politycznej nienawiści, bo przypomnę, że prezes tej fundacji niestety nie żyje. Muszę odpowiedzieć, że ta wojna polsko-polska, która bardzo długo trwa, nikomu się nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy władzę ma jedna władza, widać jakąś tam walkę polityczną, ale ta walka polityczna, można powiedzieć, była z jakąś klasą. Teraz to jest po prostu jakaś bandyterka i to się nikomu nie podoba. Jeżeli chodzi o kwestię Funduszu Sprawiedliwości, ja osobiście uważam, że politycy nie powinni mieć takich narzędzi. A niestety tak się składa, że mają. Ale jakich narzędzi? W ogóle Funduszu Sprawiedliwości powinno... Fundusz Sprawiedliwości... Powinno go nie być? Przecież on powstał wiele lat temu, nie za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że on powstał, tylko że w moim przekonaniu on powinien służyć konkretnym celom sprecyzowanym. I skoro te cele nie są sprecyzowane, dają swobodę politykom wydawanie tych pieniędzy w taki sposób, jaki oni praktycznie uważają za stosowne. I nie ma nic w tym złego, że te pieniądze zostały tak wydane, skoro była taka możliwość prawna wydawania tych pieniędzy, chociażby tutaj, jak pan poseł wspomniał, na Straż Pożarną, czy też... A takie informowanie jednostronne, bez kontekstu, bez szczegółów się panu podoba? Nie, no to jest manipulacja ewidentnie i tak nie powinno być. W szczególności, że jeśli to uderza instytucje związane w jakiś sposób z Kościołem, bo mi się nie podoba walka w ogóle z Kościołem. Zaznaczam, zdjęcie tych krzyży... Nie, to o tym będziemy jeszcze rozmawiać, dla mnie, spokojnie. Ale no widać, że no mówimy o walce z fundacjami kościelnymi, mówimy o walce z krzyżami, to nabiera naprawdę bardzo niebezpieczny kierunek. I koniec czasu. Czas dla pana posła teraz na tak zwane ad vocem. 40 sekund. Słyszymy tutaj ze strony pana przewodniczącego, że Fundusz Sprawiedliwości to tak nie do końca popierany przez bezpartyjnych, dlatego że nie do końca jasno sprecyzowane są cele. Czy pan się zgadza? Ja nie mam nic przeciwko żadnemu z funduszy, który działa na podstawie prawnej. Tak samo działa Fundusz Sprawiedliwości. Przepisy są bardzo dobrze, powiedzmy, przygotowane i na tej podstawie były wydatkowane środki właśnie na te KGW, na straże, na szpitale. Nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że jeśli na przykład zdarzyła się jakaś pomyłka albo jakiś błąd, to tak, to trzeba kogoś tam złapać i, powiedzmy, ukarać go albo niech odda pieniądze, ale 99% moim zdaniem intencji z tego funduszu jest bardzo takich proludzkich, pronormalnych. No właśnie dla zwykłych ludzi, którzy nie mają dostępu do wielkich budżetów, dla zwykłych ludzi, którzy borykają się na co dzień z różnego rodzaju problemami, a chcieliby działać, tak jak pan. I koniec czasu. Ja tylko dodam, że Najwyższa Izba Kontroli, ta, która złożyła te zawiadomienia, także, proszę państwa, stwierdziła, że ta fundacja Ex Bono, proszę państwa, to jest jedna z tych fundacji, która pomogła największej liczbie osób. Z tego materiału naszej konkurencji także się nie dowiedzieliśmy. To też jest bardzo takie wymowne. 40 sekund na adwocem dla pana przewodniczącego. Chce pan wykorzystać ten czas? Tak, oczywiście. To bardzo proszę. Ja się zgadzam, że cele były na pewno słuszne i te pieniądze zostały wydane na Ochotnicze Straże Pożarne. Bardzo dobrze. Ja jestem w ogóle zwolennikiem, żeby politycy, ministerstwa nie miały do dyspozycji środków, które mogą wydawać według własnego uznania. Ale skoro ten fundusz jest funduszem niewłaściwym, to zastanawiam się, dlaczego obecnie nie został zlikwidowany. On dalej funkcjonuje i jestem ciekawy, w jaki sposób te wydatki będą realizowane przez obecną ekipę rządzącą. Trudno jest mi powiedzieć. I tak, proszę państwa, dobrnęliśmy do końca rundy pierwszej, ale to dopiero początek naszego programu. My się dopiero rozgrzewamy. Bitwa trwa, zaczynamy rundę drugą.
A w rundzie drugiej pytać będziemy o to, ile każdy z nas, każdy Polak zapłaci za Zielony Ład. Jakiś czas temu pojawiały się takie kwoty i takie wyliczenia, z których to można wnioskować, że 64 tysiące złotych zapłaci nie każda rodzina, proszę Państwa, tylko każdy Polak. I były to wyliczenia robione na etapie Fit for 55. Wiemy, że od tego czasu sporo się zmieniło, bo dowiedzieliśmy się, że Zielony Ład to jest cała masa dokumentów. To jest także dyrektywa budynkowa, w związku z którą chociażby spółdzielnie mieszkaniowe mają dodatkowe wydatki i dodatkowe problemy. I pytamy polityków, jaki będzie ten koszt całościowy, szacunkowy. Ile my w zasadzie zapłacimy za ten Zielony Ład? Czytamy też ostatnio, że czynsze pójdą w górę, a to w związku z luką w ustawie rządowej. Chodzi oczywiście o tą ustawę o bonie energetycznym. I tutaj też spółdzielcy alarmują, że sytuacja jest naprawdę poważna. W związku z czym ja pytam moich gości, tym razem od pana przewodniczącego zacznę. Czy wam może, czy panu, czy wam jako bezpartyjnym udało się ustalić, ile my jako Polacy zapłacimy za ten Zielony Ład? No nie mogę powiedzieć jako organizacja, bo to są moje obliczenia. W granicach 86 tysięcy będzie kosztować to gospodarstw na terenie wschodnim, Lubelszczyzny. Dlatego... A skąd te wyliczenia? Dlaczego akurat? To jest kalkulacja kosztów chociażby ocieplenia nieruchomości, modernizacji nieruchomości, gospodarstw i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że na terenie wschodnim najczęściej mamy stawiane budynki, jeden pustak i to wszystko. No i w związku z tym będą wymagały dużych nakładów ocieplenia. Podkreślam również, że w rejonie, z którego ja pochodzę, czyli Lubelszczyzna, mamy również domy drewniane, które są robione na tak zwanych belkach, dziesiątkach, dwunastkach i tam ocieplenie będzie jeszcze potrzebne. No, wiadomo, że jeśli to są drewniane, musimy ocieplić wełną, a nie styropianem. Poza tym musimy wymienić stolarkę okienną, wymienić piece. No dobrze, ale nie wszystkich na to stać przecież. Absolutnie. No, ja nie wyobrażam sobie, że taka, powiedzmy, daleka moja sąsiadka, bo na wsi to wszyscy sąsiedzi są, mająca 70 parę lat, będzie ją stać na wydatek rzędu 100-200 tysięcy złotych. A czy to, że mówimy dziś o luce w ustawie, o kolejnej luce i kolejnych niedoprecyzowanych zasadach, nad którymi pracuje rząd, to pana martwi, czy nie? To chyba nie jest luka. Wydaje mi się, że to jest celowe działanie. No przecież no, nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie potrafią pewnych rzeczy liczyć. I wydaje mi się, że to miało czemuś służyć. Po prostu robimy lukę, niby tam ona jest. Żeby nie wszystkim pomóc? Tak? Tak, tak, absolutnie tak. Tak jest w moim przekonaniu. No to w takim razie pan poseł, i tutaj zagadnę pana o pana koleżankę z Europarlamentu. Ostatnio Róża Thun raczyła tutaj też tak błyskotliwie poinformować, że jeżeli w jednym z wywiadów, że jeżeli kogoś nie będzie stać na te wszystkie modernizacje, ocieplania i tak dalej, no to przecież można sobie wziąć kredyt. Na pewno one będą dostosowane, tanie. To jest najprostsze rozwiązanie. No tak, no takie propozycje są propozycjami księżycowymi, to znaczy świadczy, że trzecia droga oderwana jest, bo pani Róża Thun jest z tej drogi. Oderwani są od rzeczywistości. Dziwię się ogromnie, że takie słowa padają z ust tak doświadczonej osoby. Zielony Ład 15 stycznia 2020 roku głosowaliśmy wszyscy jako Prawo i Sprawiedliwość w Parlamencie Europejskim przeciwko niemu. Tu mamy czyste sumienie. Zielony Ład jest nigdy w niczym nie policzony. Wielokrotnie pytałem jako członek Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim o wycenę Zielonego Ładu dla wszystkich branż, resortów, środowisk. Powiedziano mi, że hola, hola, poczekajmy, zobaczymy. Takich wyliczeń nie ma, więc jest to ideologia. Tak, tak jest to możliwe. No ta ekipa, która rządzi, czyli Platforma Obywatelska, czyli IPP, PSL. Robiąc drobne jakieś plany inwestycyjne, każdy z nas w swoich domach robi dokładną kalkulację. Nie znajdziecie państwo dokumentu żadnego na temat wyceny tego, ile ma kosztować Zielony Ład. Stąd bunty rolników, transportowców, energetyków i zwykłych ludzi, którzy będą płacić bardzo drogo za ten Zielony Ład. Trzeba go powstrzymać. Mówimy stop Zielonemu Ładowi, bo on jest po prostu nieprzygotowany. To jest wielki biznes między Chinami a Niemcami. I mówicie też jako Prawo i Sprawiedliwość stop podwyżkom. Specjalna inicjatywa jest przygotowana. Myślicie, zbieramy podpisy w tej chwili. Zbieramy podpisy w Lubaczowie. Na Podkarpaciu mamy już bardzo, bardzo dużo podpisów w tej materii i posłowie nasi złożą odpowiedni projekt w tej materii, projekt ustawy i zobaczymy, co zrobi pan Szymon Hołownia. Ale liczycie na to, że będzie właśnie dobra wola po drugiej stronie? No, marszałek Sejmu powinien przyjąć ten projekt, ponieważ on mówi, że jest ojcem narodu jako marszałek, wobec tego niech podejmuje procedurę tej ustawy. No, w większości na razie nie macie, dlatego też. Uśmiechnięty marszałek troszkę musi posmutnieć przy tym zbieraniu podpisów, bo będzie ich dużo i będzie miał z tym problem.
No i teraz, proszę Państwa, to jest ten moment, można się odnieść do swoich słów wzajemnie. Nie wiem, czy Pan Przewodniczący chce wykorzystać formułę ad vocem, 40 sekund. Zgadza tak, ale się, ale się zgadzam, no, że, właśnie. Bo myślę, że również Pan Poseł ma doświadczenie z terenu niezamożnego, takiego mega. Ja akurat mieszkam w Warszawie i tak się składa na Placu Zbawiciela, więc mieszkam w takim sercu Warszawy, ale mam też porównanie, jeżeli chodzi o teren również Podkarpacia i znam te rejony lepiej lub gorzej, na pewno nie tak dobrze jak Pan i myślę, że też mają problemy, będą mieli ludzie problemy z ociepleniem swoich domów, w szczególności ludzie w wieku 60, 80 czy 90 lat, mając drewniane domy, a zauważyłem, że jeszcze takie po prostu są. I rolnicy. Dokładnie tak. Obecnie rządzący Unią Europejską, w tym Platforma Obywatelska, PSL i Lewica Polska oraz Róża Thun z Trzecią Drogą, kamuflują się. Oni nie chcą mówić, jaka jest prawda o Zielonym Ładzie. Oni mówią, że ten Zielony Ład to będzie jakoś tam wprowadzony, ale tak naprawdę jak wygrają wybory, to będą to wprowadzać i niestety będą gnębić Polaków. No dobrze, to w takim razie nie wykorzystaliśmy całego czasu. To oczywiście Zielony Ład to też duże nawiązanie do środowiska rolniczego. Jak wiemy, proszę Państwa, ten protest głodowy rolników w Sejmie się skończył, ale rolnicy nie składają broni, bo mówią, że wciąż będą walczyć o swoje prawa. I tak się składa, że o te prawa też próbował pytać dzisiaj nasz reporter Michał Jelonek na konferencji prasowej ministrów, wiceministrów odpowiedzialnych za ten resort. To jest bardzo ciekawy fragment, który chciałabym Państwu teraz zaprezentować. To będzie mała pauza w naszej bitwie, ale myślę, że w tym momencie warto ją zrobić. Posłuchajmy. Dzień dobry, Michał Jelonek, Telewizja Republika. Dwie kwestie, może najpierw do pana ministra Siekierskiego. Panie ministrze, pan w tym budynku mówił, że nie chce być pan ministrem rolnictwa, a ministrem rolników. Zatem pytanie, dlaczego pan nie przekonał Donalda Tuska, by ten spotkał się z rolnikami, którzy protestowali w Sejmie? My jesteśmy otwarci, rozmawiamy ze wszystkimi grupami. Byliśmy na wszystkich miejscach protestów, prawie na wszystkich. To panie ministrze, to pan mówi o tym, że spotykacie się z różnymi grupami, to najwyraźniej panie ministrze nie zna pan wypowiedzi pana ministra Kołodziejczaka, to może pana ministra Kołodziejczaka w takim razie zapytam. Panie ministrze, pan mówił o tym, że to była hucpa polityczna, tymczasem z tymi samymi ludźmi, dokładnie z tymi samymi ludźmi pan protestował w Koszutach. Co się zmieniło, że wtedy to nie była hucpa polityczna, kiedy pan jest w resorcie ministerstwa, to jest już to hucpa polityczna? Czy to nie jest hipokryzja, panie ministrze? Pamiętam, jak poprzednio od pana albo ktoś z waszej redakcji zadawał mi pytanie, ja też bym prosił na przyszłość trochę lepiej się przygotować. Z Koszut, ten człowiek, o którym pan mówi, z naszego protestu został usunięty, bo tam właśnie zaczęło dochodzić do pewnych przekroczeń już też protestów. Tam przemawialiście, ja panu przypomnę, nie widziałem na tym nagraniu, żeby był usuwany. Zanim został usunięty, ja też bym pana prosił, bo rozumiem, że pan chce reprezentować poziom, pański ubiór, tak wskazuje, że pan chce być poważnie traktowany, a zachowanie, kiedy pan przerywa, jest dość słabe. Dziękuję bardzo. I taki styl właśnie rozmowy z reporterami, którzy zadają trudne pytania, przyjęli przedstawiciele tego rządu. Mowa była oczywiście o spotkaniu październikowym z 2020 roku w Koszutach i tak się złożyło, że nasi reporterzy ustalili, że to nie rolnik, o którym była mowa, tylko to właśnie pan minister Kołodziejczak został z tego spotkania wyprowadzony, ponieważ ta runda dobiegła już końca, ale poproszę jeszcze panów dosłownie o zdaniowy komentarz do tego materiału, już bez odliczenia czasu. Panie poseł. Szkoda mówić nawet o tym, co robi pan minister Kołodziejczak. Żal mi, że polscy rolnicy mają takiego wiceministra. No, minister Siekierski miota się oczywiście, ale nie załatwia spraw. Tak jak nie masz tu konkretów tej koalicji, tak nic nie robi się dla rolnictwa. A najlepszym dowodem na to jest fakt, że 4 czerwca w Brukseli zjeżdżają się rolnicy z całej Europy i będzie tam manifestacja przed Komisją Europejską, a Donald Tusk będzie robił zjazd 4 czerwca w Warszawie. No więc zatankują paliwo po 5,19 prawdopodobnie, przedstawią 100 konkretów, może nawet zdejmą krzyż z kolumny Zygmunta, bo to będą ich postulaty. Trochę żartuję, ale po prostu Ministerstwo Rolnictwa w tym wypadku jest żenująco słabe, że tak powiem, pszenica z Ukrainy dalej do Polski płynie. No właśnie, pytanie, kto został w tej sytuacji ośmieszony? Czy to poniżeni i ośmieszeni zostali rolnicy? Pan wspomniał, panie przewodniczący, że jest pan też rolnikiem. Czy to poniżone zostało ministerstwo, które właśnie w taki sposób się kompromituje, jak widzieliśmy przed chwilą?
Ja mam tutaj apel. Michale, ja nie wiem, co ty pijesz, co ty bierzesz, ale ja ciebie nie poznaję. Kilka razy mieliśmy okazję się spotkać, czy też SMS-ować. Zacznij reprezentować rolników, bo chciałbym ci powiedzieć jedno. Ministrem się bywa, a nie się jest. Później będziesz musiał wyjść na ulicę, nikt ci ręki nie poda. Weź się do roboty, stań za nami, pomóż wszystkim rolnikom. Ja nie tylko jestem rolnikiem, jestem też również i przewodniczącym, i prezesem i tak dalej. Wiem, jak się rolnikom ciężko żyje. Co się z tobą stało, człowieku? Nie wiem. Weź się opanuj, pomóż nam rozwiązać problem. Czy nie łapiesz, o co chodzi, że chodzi o zniszczenie polskiego rolnictwa, że żyje się źle rolnikom? Brak mi słów, w jaki sposób ty się wypowiadasz. Nie tylko w tej wypowiedzi, którą tutaj pani redaktor przedstawiła, ale w innych wypowiedziach. Przecież namawiałeś sam do strajku. Naprawdę, weź się jakoś, chłopie, ogarnij. I taki emocjonalny apel, proszę państwa, od pana przewodniczącego Bakuna. I tym właśnie apelem kończymy rundę drugą, przechodzimy do rundy trzeciej. A w trzeciej rundzie pytać będziemy o to, dlaczego trwa właśnie w Polsce taka zacięta walka z krzyżem, w kontekście tego oczywiście, co dzieje się w Warszawie, w kontekście rozporządzenia ostatniego prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Nawet Elon Musk, jedna z najbardziej wpływowych osób na świecie, ostatnio skrytygował ten człowiek to, co dzieje się w tym temacie w Warszawie. I pytam o to pana posła w pierwszej kolejności. Teraz kolejna pana. Jak się to panu podoba? Czy to można jakoś... Właśnie z perspektywy też pana pracy w Brukseli, w parlamencie, jakoś to wytłumaczyć? Temat zastępczy, temat, który ma wywołać emocje, pokłócić ludzi, temat, który po prostu nie powinien w ogóle zaistnieć w przestrzeni publicznej. Krzyż nie jest znakiem sprzeciwu, a nawet jak ktoś nosi krzyż, to możemy się spodziewać samego dobra, mówiąc w skrócie, bo wiemy, z kim mamy do czynienia. I jeśli pan prezydent Trzaskowski wywołuje taką dyskusję, to absolutnie chce przekierować uwagę społeczeństwa polskiego na coś zupełnie innego, co skrzeczy za oknem. A za oknem skrzeczy drożyzna energetyczna, drożyzna żywnościowa, upadek wielki film. Widzimy, że ten proces niestety w Polsce postępuje na skutek Zielonego Ładu, który Platforma Obywatelska wprowadzała razem z panią Ursulą von der Leyen właśnie w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej. Rzeczywistość za oknem woła rzeczywiście o prawdziwe reformy, o wzmocnienie polskiej armii, o budowę centralnego portu komunikacyjnego, o pogłębianie rzek, o budowę wielkich tych projektów. Dobrze, panie pośle, tylko idąc pana tokiem rozumowania, dlaczego wybrano akurat taki temat zastępczy? Przecież zakładam, że Rafał Trzaskowski, Platforma Obywatelska i Donald Tusk doskonale wiedzą, że każdy, kto próbował w historii tykać krzyża, nie do końca dobrze politycznie skończył. No właśnie to świadczy o po prostu słabości intelektualnej takich osób, które taką dyskusję wywołują. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Marność nad marnościami i wszystko marność dla takich polityków. I prawie w punkt, panie pośle, i to samo pytanie do pana przewodniczącego. Krzyż to jest jeden element, ale widzimy też, że pewna taka walka z religią w szkołach się rozpoczęła. Dzisiaj też słyszymy z ust jednej z wiceministrów, że, no, że ta religia to tak nie do końca w szkole, że wprawdzie tutaj nie będziemy robić rewolucji, bo jeszcze krótko rządzimy, ale no, do średniej ocen na przykład ma się już nie wliczać religia, jak słyszymy. To jedna kwestia, jeżeli gdzieś tam jest mało osób chętnych na tą religię, to mają być grupy łączone z kilku klas. W którą stronę to idzie i czy to jest dobry kierunek? Ja się tutaj odniosę, dlaczego to zostało zrobione. To nie jest tak, że to nie było przemyślane. Pamiętajmy o tym, że Platforma Obywatelska, jak i również teraz zaczęła, również Konfederacja, robi najpierw badania fokusowe, później ilościowe. Na tych badaniach mówi to, co jakaś grupa wyborców tak zwanych pływających, niezdecydowanych, do których chce dotrzeć. I Rafał Trzaskowski bardzo zrobił akcję z krzyżem po to, żeby przyciągnąć wyborców lewicowych i po to, żeby zmieść ze sceny politycznej lewicę. Dlatego on to zrobił. To był taki ukłon do lewicowego wyborcy. Oczywiście razem siedzą, razem rządzą, a takie numery robią. To jest jakby kwestia... Tylko, czy to jest dobry ruch, jak dzisiaj nawet przedstawiciele lewicy, klubu lewicy, wczoraj był pan senator z lewicy i on mówi, że no nie do końca mu się to podoba, bo on też jest człowiekiem wierzącym. Więc pytanie, na ile to jest w ogóle skalkulowane politycznie? Ale lewicy się to nie podoba, bo lewica wie, że być może nie dostanie się w ogóle do Parlamentu Europejskiego, że będzie zmarginalizowana. Także Platforma chce przejąć elektorat lewicowy, to ewidentnie jest widoczne dla wszystkich specjalistów. A odnośnie walki z Kościołem.
Oczywiście uważam, że bardzo źle, dlatego że Kościół oczywiście ma tam za uszami bardzo dużo, ale robi naprawdę bardzo dużo pożytecznych rzeczy i walka z Kościołem nie jest dobrą rzeczą. Można rozmawiać, można mówić o poprawieniu pewnych rzeczy, można te relacje zmodyfikować. Dziwię się tutaj też niedoszłemu zakonnikowi, mówię tutaj o Szymonie Hołowni, że Szymon Hołownia czas się skończył, nie broni, czy będzie miał pan czas 40 sekund w ramach ad vocem, teraz 40 sekund dla pana posła. Tutaj panowie jesteście w miarę zgodni, może chciałby pan coś dodać po prostu w tym wątku. Tak, ja się zgadzam z panem, że Szymon Hołownia próbuje, przepraszam, pan Trzaskowski próbuje przeciągnąć ten elektorat lewicowy do Platformy, ale to moim zdaniem mu się nie uda, a poza tym no jednak lewica będzie lewicą zawsze, jeśli patrzę na to, co do tej pory robi, to ona pozostanie i lewicą i ci ludzie antykościelni po prostu będą promowani w różnych lewicowych mediach i chodziło też o to moim zdaniem Trzaskowskiemu, żeby zupełnie odwrócić uwagę od bardzo złych rzeczy, które dzieją się w Polsce i przenieść tą dyskusję na takie bardzo wymyślone, teoretyczne tematy, bo mówienie, że ktoś, że urzędnik z papieżem koniec na biurku czasu. To jest przestępca albo wróg. No właśnie, to jest, proszę państwa, słuszne pytanie, czy to jest próba odwrócenia uwagi od kwestii fundamentalnych, kwestii chociażby dotyczących bezpieczeństwa naszego kraju, czy to może jest już wstęp do kampanii prezydenckiej? 40 sekund dla pana. Tak, jak najbardziej. Ja cały czas podkreślam, że jest chęć przyciągnięcia elektoratu lewicowego i walka jest o to, żeby tak się stało. Niedługo, ale to jest bardzo nieetyczne w stosunku do swojego koalicjanta. Ale niestety tutaj trudno oczekiwać etyki ogólnie rzecz biorąc w polityce. I jest to przygotowanie do kampanii. Chyba już wszyscy wiedzą, że szykuje się na kandydata na prezydenta Donald Tusk, a pan Trzaskowski ma być premierem. Tak wynika tu z plotek, powiedzmy sobie, warszawskich. Nie wiemy, jak będzie, bo wszystko będzie wskazywało, jak będą wyglądać sondaże. Ale to pan Trzaskowski podjął taką decyzję, nie Donald Tusk. I uważam, że jest jednak to przygotowanie już do kampanii prezydenckiej. I stawiamy kropkę. Słyszeliśmy gong, znaczy, że trzecia runda dobiegła końca. Przed nami runda czwarta. Ta, zdaniem wielu, najciekawsza. Bo to właśnie w tej czwartej rundzie, proszę państwa, panowie będą zadawać sobie pytania nawzajem. Na co zwrócili uwagę w swoich wypowiedziach? Tego dowiemy się już za chwilę. Jako pierwszy pytanie zadaje Piotr Bakun. Ja mam tutaj pytanie do pana posła. Z informacji chociażby od pana posła Jakiego wynika, że odpowiedzialność za Zielony Ład ponosi premier Morawiecki, ponieważ nie protestował, przyjął go. Dlaczego tak się stało? Dlaczego nie było szerokich konsultacji? I dlaczego nie było konsultacji z rolnikami wprowadzając ten Zielony Ład? Bo mówię tutaj jako przedstawiciel rolników. Ja obserwuję na bieżąco internet i nie było takich konsultacji przed wprowadzeniem Nowego Ładu. Nie ma żadnych obliczeń, ile on kosztuje rolników, również inne branże tak samo, ale skupię się na rolnikach, jaki to będzie koszt ekonomiczny wprowadzeniu takiego Zielonego Ładu i czy ewentualnie jest jakiś pomysł, jak to zrekompensować przez Unię Europejską, między innymi pewnie pan będzie głosował taki budżet. Europoseł Bogdan Rzońca odpowiada. Czas start. Ja poczekam na konkretną odpowiedź od pana premiera Morawieckiego, dlatego że on przygotowuje białą księgę na temat swoich działań z Komisją Europejską w sprawie Zielonego Ładu. Trochę nie zgadzam się tutaj z Patrykiem Jakim, młodym człowiekiem bardzo ambitnym i bardzo nośnym, że tak powiem, medialnie, ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że premier Morawiecki, przynajmniej z jego wypowiedzi wynika, mówił bardzo jednoznacznie, że my jako Polska jesteśmy tylko pewnym jednym członkiem, prawda, Unii Europejskiej. Jest 27 krajów w Unii Europejskiej. Komisja Europejska decyduje o Zielonym Ładzie i komisja o tym zadecydowała, a większość tej komisji i w Parlamencie Europejskim mają Zieloni, Platforma Obywatelska, PSL i Lewica. I to oni decydują. My jesteśmy za mali, za słabi, żeby decydować o tym, czy przyjmujemy, czy nie przyjmujemy. I stawiamy kropkę. Mała chwila na złapanie oddechu, bo to teraz pan zadaje pytanie. Bardzo proszę. Tak. Bardzo zainteresowała mnie pana, że tak powiem, funkcja rolnika, prezesa i zarazem działacza społecznego. Przedstawia się pan jako osoba bezpartyjna. Naprawdę nie ma pan poglądów?
Nie, oczywiście, że mam poglądy, ale uważam, że w świecie polityki jest za mało bezpartyjności. Jak pan doskonale wie, to prezes pana partii decyduje, kto ma być na liście wyborczej, a my chcemy jako bezpartyjni samorządowcy, bo z takiego komitetu startuję, żeby każdy obywatel, sprzątaczka, rolnik, fryzjerka, kasjerka mogła wystartować do Europarlamentu, do parlamentu i żeby miała taką możliwość z pozycji na przykład numer jeden. Chciałbym zauważyć, że z pana ugrupowania nie ma ani jednego rolnika z pozycji numer jeden. Nie ma ani jednej kasjerki z pozycji numer jeden. Nie ma ani jednego górnika z pozycji numer jeden. No proszę państwa, patrzę na zegar. Mamy jeszcze czas na zadanie po jednym pytaniu. To na pewno teraz pan przewodniczący. Na pana kolej. Może pan zadać pytanie. Ja mam pytanie następujące. Czy w następnej kadencji, o ile będzie to możliwe, będą konsultacje społeczne, nawet organizowane przez duże ugrupowania, tak jak na przykład Prawo i Sprawiedliwość? Czyli jeżeli coś ważnego się będzie działo, czy my jako grupa społeczna rolników jesteśmy w stanie i będziemy informowani o takich planach Unii Europejskiej, bo niestety informacji było bardzo mało, chociażby o Zielonym Ładzie. Myślę, że rząd Zjednoczonej Prawicy naprawdę dużo zrobił dla rolników. No a minister Telus na przykład zablokował napływ zboża. To było embargo, jednoznaczne embargo na produkty roślinne z Ukrainy, które płynęły bezkarnie do Polski. To są fakty. Janusz Wojciechowski, komisarz, spowodował, że dzisiaj polski rolnik otrzymuje do hektara dopłatę w wysokości 259 euro, a średnia unijna jest 256 euro. Więc mamy tutaj sukcesy i oczywiście Zielony Ład w 90% jest do odrzucenia. W pewnych kwestiach możemy chociażby te kwestie rolne i przejście od produkcji wielkoprzemysłowej z żywności do produkcji tej drobnych rolników zaakceptować. Ja to akceptuję. To robił Janusz Wojciechowski. Było to konsultowane ze związkami zawodowymi. I koniec czasu. Teraz pan poseł zadaje pytanie. Bardzo proszę. Ja myślę, że pociągnę to pytanie, które zadałem na początku, ponieważ czy zna pan taki kraj, gdzie nie ma partii politycznych, które kreują swoich przedstawicieli do różnych gremiów? Bo cieszę się, że są działacze społeczni, że są bezpartyjni. My na naszych listach też mamy bezpartyjnych ludzi, bo nie każdy należy, kto kandyduje do Parlamentu Europejskiego, należy do partii. Nie każdy i nie musi należeć ten ktoś, kto kandyduje, byleby spełniał te kryteria, czyli akceptował nasz program przeciw euro, przeciw Zielonemu Ładowi, przeciw różnym dziwactwom w Unii Europejskiej i relokacja chociażby. I chciałbym zapytać, jak pan oblicza swoją skuteczność? Jak pan chce działać bez partii politycznej i osiągać sukcesy, bo oczywiście można tak mówić, że ja jestem bezpartyjny, ten jest bezpartyjny, że partia to B i tak dalej, ale każdy kraj liczący się w Unii Europejskiej i na świecie no jednak funkcjonuje w oparciu o systemy partyjne. I systemy partyjne nie są czymś złym. I my w Polsce, krótkie pytania poproszę, i my w Polsce też mieliśmy już takie doświadczenia, że były takie osoby, które na tych bezpartyjnych ideach zrobiły spore kariery, to chociażby ruch Kukiz 15, teraz Konfederacja w dużej mierze też zaczynała właśnie od takich ideałów. Czas na odpowiedź dla pana. Zegar, start poproszę. Tak, słusznie pan zauważył, ale niech pan odpowie, w jakim kraju jeszcze trzeba zebrać tak dużą ilość podpisów poparcia, żeby wystartować do parlamentu. Niestety w Polsce partia poprzednio rządząca, ale również ta, cały czas utrzymuje absurd zbiórki podpisów. Podkreślam, że wszystkie małe partyjki, partie, tak jak państwo ci duży nazywacie nas planktonem politycznym, głównym naszym celem jest zebranie podpisów, na tym się koncentrujemy, nie bierzemy subwencji i my osobiście uważamy, że jeżeli rządziłby na przykład bezpartyjny prezydent, nie byłoby już takiej wojny polsko-polskiej, ponieważ on by ważył, co jest dobre, co jest złe. A teraz jest tak, że prezydent, obojętnie który... I koniec czasu. Dziękuję. Koniec czasu, proszę państwa. Pytam kolegów w reżyserce, czy kończymy, czy mamy czas jeszcze na zadanie po jednym pytaniu? Możemy, słyszę od kolegi, który dziś wydaje program. Świetna informacja, to w takim razie po jednym pytaniu, proszę panów, takim sprawnym, bez długiego wprowadzenia, no, panie pośle. Chciałbym podziękować panu w ogóle za działalność społeczną, taką jako bezpartyjnego człowieka. Nawet pana podziwiam i cieszę się, że są jeszcze tacy ludzie, wolontariusze, to absolutnie okej. No ale jeśli pan powiedział, że ma pan te poglądy polityczne, to, bo na pewno pan nie ma, bo ma pan jakiś system wartości, no to widzi pan na scenie politycznej
dzisiaj coś dobrego w tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość? O, pytanie podchwytliwe, bardzo proszę. Zegar start. Znaczy, czy widzę coś dobrego, co teraz obecnie robi Prawo i Sprawiedliwość? Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili nie ma nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o różnego rodzaju działalność. Bardzo mi się podoba inicjatywa Stop Podwyżką, która jest realizowana właśnie na terenie przez pana posła Czarka. I zauważyłem, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość wreszcie wychodzi do normalnych ludzi. Z tego się bardzo cieszę, bo mam nadzieję, że z tego coś dobrego się narodzi, będzie bardziej głos społeczny słyszalny. To jest na pewno plus, że jednak Prawo i Sprawiedliwość wychodzi do zwykłych, normalnych ludzi. Pyta się ich, co oni chcą, jak mają robić. Tak powinniście państwo zrobić wcześniej. Proszę państwa, co to jest w ogóle za sytuacja? Jak nam się miło w tej bitwie politycznej zrobiło, za chwilę nam bitwa przestanie przypominać bitwę. Czas na zadanie pytania teraz, panie przewodniczący. O co chciałby pan dopytać przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości? Kiedy na państwa listach znajdą się zwykli, normalni ludzie, kasjerki, górnicy, hutnicy i rolnicy, jeżeli chodzi o wybory? Ależ oni są. Środowiska generują, wyznaczają swoich przedstawicieli do różnego rodzaju gremiów. Naprawdę, proszę zwrócić uwagę, mieliśmy ministrów rolnictwa, którzy byli rolnikami. Mieliśmy ministrów, którzy wychodzili z takich środowisk, o których pan mówi, ze środowisk gospodarczych. No oczywiście trudno znaleźć osobę, która funkcjonuje, powiedzmy, no właściwie poza polityką, żeby nagle chciała wejść do polityki. Z tym mamy wielki problem i myślę, że to jest pana i moje zadanie, żebyśmy też zachęcali ekspertów, fachowców, żeby zechcieli podjąć się trudnego dzieła prowadzenia różnych resortów. Z tym jest problem. Też jest problem, bo nie można przymusić ludzi do startowania. Ja też mam takich kolegów, których widziałbym na różnych stanowiskach, ale powiedzieli, nie, ja prowadzę swoją działalność, ja nie chcę być w polityce, bo niestety tak została polityka obrzydzona. Proszę panów, będziemy mogli jeszcze chyba zadać po jednym pytaniu. Ja tak jest, słyszę, bo chyba ta nasza rozmowa dzisiaj się podoba, bo tak dorzucają mi tutaj w tej reżyserce tego czasu. Cieszy mnie to bardzo. Ja zanim oddam panom głos, to chcę jeszcze dopytać, bo tutaj pan przewodniczący w międzyczasie zasugerował, że podoba się ta inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości dotycząca zbierania podpisów Stop Podwyżkom. Czy to jest taka sugestia, że bezpartyjni mogliby się w tę akcję włączyć, jakoś wspomóc dla obywateli, dla Polaków, dla naszych widzów w zbieraniu tych podpisów? Jako bezpartyjni wszystko, co służy dla społeczeństwa, w szczególności takiego, powiedzmy sobie, nie najbogatszego, my się chcemy włączyć. Możemy współpracować praktycznie z każdym. Ale to jest taka twarda deklaracja dzisiaj? Tak, jeżeli chodzi o Stop Podwyżką, to sam się pod taką deklaracją podpiszę. Podwyżki powinny być wstrzymane, dlatego że wiele osób nie jest w stanie udźwignąć kosztów, które w tej chwili mamy. I w tej inicjatywie na pewno tak, a ja mam również nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość pomoże nam w inicjatywie takiej jak dwukadencyjność dla posłów i senatorów, jak również zmniejszenie liczby podpisów, żeby móc kandydować na wzór Wielkiej Brytanii. O, z tą dwukadencyjnością to pan zaszalał. Dzisiaj słyszymy, że już analizy dotyczące dwukadencyjności w samorządzie trwają, także nie wiadomo, co z tymi przepisami się wydarzy w najbliższym czasie. Czy ta pomocna dłoń ze strony bezpartyjnych zostanie przyjęta? Skorzystacie z tej pomocy? Na pewno tak. Wszystko, co jest dobre dla Polski, dla Polaków, jest do przedyskutowania. My jesteśmy transparentni, naprawdę nie boimy się rozmów. Osobiście zbierałem te podpisy i zbieram. Jestem cały czas w kampanii, ale jestem cały czas pod sklepami, marketami, na chodnikach i rozmawiam z ludźmi. Oni są przerażeni drożyzną żywnościową, tym, co będzie, jeśli chodzi o drożyznę związaną z ciepłem, z cenami prądu. Tym się ludzie naprawdę martwią, a nie tym, no, że ktoś tam ma jakiś emblemat religijny na swoim ciele. Wobec tego każda działalność społeczna, prospołeczna, także i wasza, waszej organizacji jest potrzebna, cenna. Działanie wolontariuszy i wszystkich innych ludzi dobrej woli dla Polski są bezcenne i my jako Prawo i Sprawiedliwość bierzemy was absolutnie do naszej paki, żebyśmy razem mogli może lepiej zmieniać ten świat proszę państwa, na dobre dla Polski, bo oczywiście bywa może być też tak, że pewnych informacji nie mamy i jeśli ktoś coś przygotuje, jakieś dobre rozwiązanie, to dlaczego go nie przedyskutować? Nie do końca, proszę państwa, jestem pewna, bezpartyjni chcą być brani do tej paki. No coś nie. Mi się wydaje, że nie, ale na koniec, może chce pan jeszcze skorzystać z okazji i zadać pytanie dotyczące tego projektu Stop Podwyżką. Może coś tam jest jeszcze dla was niejasne, no, do doprecyzowania?
Czy wszystko jasne? Nie, no jeżeli chodzi o ten projekt, to przeanalizowałem go dokładnie. Dla mnie jest wszystko jasne. Chodzi o to, żeby wstrzymać podwyżki, czyli wprowadzić normalne ceny rynkowe dla osób najbiedniejszych, najsłabszych. To jest naprawdę dobry. A jak pan myśli, jak koalicja Donalda Tuska zareaguje, jak już będą podpisy i projekt zostanie przyniesiony, złożony do laski marszałkowskiej? Jaka będzie reakcja? No ja bardzo dużo rzeczy w swoim życiu robiłem, bo długo byłem kawalerem, dalej jestem, więc mam dużo czasu. O, i autoreklama muszę... trochę na koniec, proszę tak, bardzo. Ale chciałbym zauważyć, że Platforma Obywatelska robi wszystko dla swoich wyborców i to mnie bardzo martwi, że wie doskonale, że biedny człowiek na wsi gdzieś tam nie zagłosuje na nich, więc dla nich wprowadzenie podwyżki to żaden problem. Druga rzecz jest taka, że elektorat Platformy Obywatelskiej jest elektoratem bogatym. Dla nich 100, 200, 500, 1000 złotych, wyższe rachunki. Czyli nie jest to w interesie Platformy Obywatelskiej. Nie jest, no, ona będzie dbała, tak? Elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że chce ten elektorat ukarać, tak jak chce ukarać rolników, bo rolnicy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, a powinni głosować na bezpartyjnych samorządowców, ale trudno. I w związku z tym teraz są karani i nikt im nie pomaga, nawet nikt nie chce z nimi rozmawiać w Sejmie, pomimo to, że oni głosują. To jest kara, uważam, obecnego rządu rolników i dziwię się, że Michał Kołodziejczyk w tym uczestniczy. To też, proszę państwa, pokazujemy cały czas na naszej antenie, bo ten protest głodowy rolników relacjonowany przecież był na naszej antenie, na antenie telewizji Republika. Przypomnę tylko, że nasz dziennikarz, który chciał pierwszego dnia, pierwszej nocy zostać z tymi ludźmi w Sejmie, no, spotkały go pewne poważne konsekwencje. Jego karta sejmowa wygasła, w systemie zaczął palić się na czerwono. To znaczy, że w najbliższym czasie do Sejmu wejść nie będzie mógł Michał Gwardyński. Ale my oczywiście jesteśmy cały czas na posterunku dla państwa. Przypominam tylko, że bitwa polityczna, proszę państwa, codziennie o 14:10 od poniedziałku do niedzieli. Ja jestem z państwem od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę Michał Jelonek. A takie programy możemy robić dla państwa. Dzięki państwu i prosimy bardzo o wsparcie w obliczu też tego, że ubiegamy się o wejście na multiplex, bo chcemy, żeby wszyscy państwo w całej Polsce na równych zasadach mogli sobie zasiąść wygodnie w swoich fotelach czy na kanapach i móc włączyć telewizję Republika, czyli Dom Wolnego Słowa. Dziękuję państwu bardzo za ten dzisiejszy program, za tę czwartą, nieco wydłużoną rundę. Dziękuję bardzo moim dzisiejszym gościom. Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, dziękuję. Panie pośle. I Piotr Bakun, przewodniczący bezpartyjnych. Dziękuję ślicznie, kłaniam się państwu nisko, mówiąc do zobaczenia.